Siema, oto druga część Ultimate Iceberga Five Nights at Freddy's. Jeżeli jeszcze nie widzieliście pierwszej części, macie link do niej gdzieś na samym początku opisu. Lepiej obejrzyjcie najpierw tą pierwszą część, żeby połapać się w tej konkretnej. Nim zaczniemy, wpadnijcie jeszcze na mój kanał z muzyką Mondarix Muzyka, bo tam niedługo będą pojawiać się ciekawe rzeczy. Niemniej na samym początku chciałem was dokładnie tam zaprosić, więc będzie mi naprawdę mega miło, jeżeli tam wpadniecie. Tymczasem może lepiej już nie przedłużajmy, tylko wreszcie zaczynajmy. Śmiech Balloon Boya w Cocomelon. Generalnie Cocomelon to jest jakaś bajka dla dzieci, gdzie macie po prostu dziecki małe, nie? W jednym z tych odcinków jeden dziecek śmieje... Nie, stary, mnie to rozbraja z każdej strony, ale... Jeden dziecek śmieje się śmiechem Balloon Boya. Ale dosłownie to jest oficjalne, stary, nie? Aczkolwiek bierze się to z tego, że śmiech Balloon Boya jest stokowym sound effectem. Czytaj, po prostu możesz sobie go wykorzystać od tak, bo jest to darmowy efekt. Zatem ludzie stojący za Cocomelon wykorzystali ten sam efekt dźwiękowy co Scott przy okazji Balloon Boya. I naprawdę, człowieku, nie, rozpierdala mnie to. Swoją drogą, śmiech Balloon Boya przez Scotta wykorzystany został w 2014 roku, a przez Cocomelon w 2021. Szczerze, to jest przerażające, jakby nie spojrzeć. Generalnie kolejne odcinki pojawiają się na kanale na YouTube. I to jest naprawdę posrane, bo te filmy mają po 7 miliardów wyświetleń. Nie milionów. Miliardów! Flipowanie kamery. Jest to swoisty glitch z pierwszego FNAF-a, który, jeżeli Bonnie lub Chica dostanie ci się do biura, pozwoli ci przedłużyć czas jumpscare'a, jeżeli będziesz odpowiednio szybko włączał i wyłączał kamerę, kiedy właśnie ten jumpscare dostanie, że jak będziesz dostatecznie dobry w tym, to możesz nawet przeżyć noc w ten sposób. Po prostu klikając przez kilka minut. Miniriny mówią baby. We FNAF Easter Location w dodatkach znajduje się render Balory z minirinami, które mają całkiem specyficzne pozycje układające się w napis baby, a przynajmniej niektóre osoby tak twierdzą. Imo to jest naciągane jak cała fabuła FNAFa od początku do końca. Więc ja tam fanem takich teorii akurat jest. Bonbon w węcie. To odnosi się do teasera Custom Night'a do Sister Location, gdzie Bonbon znajduje się w wencie razem z BD Babem, aczkolwiek w ostatecznej wersji gry Bonbon nigdy w tym wencie się nie pojawia. Roxo 1987. To jest youtuber odpowiedzialny za takie rzeczy jak sztuczny jumpscare Shadow Boniego, inna wersja marionetki we FNAF 2, postać Balloon Girl, czy na przykład wystąpienie we FNAFie 2 samego Purple Guy'a jako animatrona. A nie, przepraszam, to był Purple Man, który był po prostu zmienionym w plikach gry modelem Golden Freddy'ego, tak aby był fioletowy i miał trochę inną mordę. Szczerze, prawdziwa legenda, najlepszy troll w historii FNAF-a. Oryginalny układ postaci w Ultimate Custom Night'cie. Przed wyjściem Ultimate Custom Night'a synowie Nightmare Freddy'ego mieli być oddzielnym animatronem, a Trash Gang miał być rozbity na trzy oddzielne postacie. W ostatecznej wersji gry oczywiście synowie Freddy'ego są ze swoim starym na plecach, a Trash Gang jest razem jako jeden animatron. Przynajmniej fizycznie w cudzysłowie. Nie tak dosłownie, ale wiecie o co chodzi. Maska Lolbita. We FNAF Easter Location od czasu do czasu maska Enarda, która wisi w głównym holu na ścianie, mogła zostać zmieniona na maskę Lolbita ze świecącymi oczami. Mapa FNAF 3 to anim dude. To odnosi się do faktu, że mapa FNAF 3 bez wentów po odwróceniu będzie mieć kształt anim dude'a, czyli tego niebieskiego ziomka, który przedstawia Scott Games. Brwi Enarda. Enard pojawia się z brwiami, a czasem bez brwi. W jumpscare'ze ma brwi, a w swoim modelu nie ma. W UCN-ie nie ma. I w kilku innych miejscach też jest tutaj pewna niekonsekwencja. Marionetka w biurze. Po wyjściu FNAF 2 ludzie twierdzili, że marionetka jest w stanie pojawić się w naszym biurze, co jest nieprawdą, bo nie ma takiej możliwości. Nieużyte kwestie dialogowe to odnosi się do niewykorzystanych kwestii dialogowych dla Freddy'ego i dla Toy Boniego w Ultimate Custom Night'cie. Te nagrania dla Freddy'ego zostały w pewnym sensie wykorzystane w inny sposób dla Fredbera, tylko zostały bardziej zdistortowane, a te dla Toy Boniego w sumie nie wiadomo co je spotkało, ani gdzie teraz są. Epic Surfing Vids. Jest to kanał na YouTubie, którego autor dropił filmy z różnymi fejkami z FNAF-a. Takimi jak jumpscare Balloon Girl, obecność Phantom Boniego we FNAF-ie 3, czy kamery we FNAF-ie 4. To ostatnie pewnie widzieliśmy wszyscy. Pamiętam, że swego czasu to były naprawdę często oglądane przynajmniej przeze mnie rzeczy. Gość zrobił na tym absolutne miliony wyświetleń, ale kanał pozostaje martwy już od wielu, wielu lat. Biegający Bonnie. To odnosi się do trailera pierwszego Five Nights at Freddy's, gdzie widzimy Boniego biegnącego przez korytarz. W ostatecznej wersji gry oczywiście tego nie ma, zamiast tego biega Foxy,
bo oni akurat nie biega, on woli chodzić. Foxy z FNAF 1 we FNAF 2. W momencie, kiedy Scott dropił teasery do FNAF 2, na teaserze z Foxy i Mangle widzimy model Foxy'ego z FNAF 1. Oczywiście w ostatecznej wersji gry pojawia się nowy Foxy, albo stary, Wifford Foxy. I co ciekawe, podobną sytuację mieliśmy przy okazji Help Wanted. Kiedy ta gra wyszła, to w pierwszej fazie istnienia we FNAF 2 nie było Wifford Foxy'ego, a był Foxy z pierwszej części. To był dokładnie ten sam model. Autobiografia Yogina. Jest to książka napisana przez Yogandę, która ma naprawdę spory związek z FNAF-em. Otóż przy okazji nocy piątej w pierwszym FNAF-ie, jeżeli chodzi o Fonkola, to słyszycie coś takiego. I jeżeli weźmiecie ten plik dźwiękowy, odwrócicie go, czytaj puścicie go od tyłu oraz trochę pobawicie się speechem, czytaj z tonacją, usłyszycie dokładnie fragment książki Autobiografia Yogina, który idzie w ten sposób. I to nie jest jakoś mega interesujące czy istotne względem fabuły, ponieważ tak naprawdę mało kto się do tego tak typowo odnosił, jak chodzi o teorię FNAF-a, aczkolwiek to właśnie w tym momencie pada chociażby zwrot The Joy of Creation, z którego później powstał fangame oraz powstaje ten nadchodzący na 2025 rok, do którego swoją drogą ostatnio wyszedł teaser, który widziałem i Jezu, jakie to jest cudowne i świetne. Moim zdaniem to będzie najlepsza FNAF-owa rzecz. Ja wiem, że ja się mega szybko jaram i wyciągam trochę pochopne wnioski, ale patrząc na to, to będzie taki stary gołcik, że... Kurde, się zesrałem, ja pierdzielę. I to będzie naprawdę tak mocny, niesamowity gołcik, że jest na to czekać moim zdaniem i będę musiał nadrobić tą pierwszą część, albo przynajmniej ogarnąć, o co tam chodziło, bo kojarzę pierwszą noc, gdzie siedzisz w łóżku, w sensie w łóżeczku dla dziecka, ale nie kojarzę całej reszty, więc muszę trochę się z tym zapoznać. W sumie nie wiem nawet, czemu się tak od tego odbiłem, nie pamiętam. Model Nightmare Fredbear'a z bety w trailerze Help Wanted. Wcześniej wspominałem wam o modelu Nightmare Fredbear'a z bety, który był brązowy. Ten model pojawił się w pierwszym zwiastunie do FNAF'a Help Wanted. Później oczywiście go zmienili, ale był tam. Co jest dość zastanawiające. Golden Cupcake. Jest to postać, która tylko i wyłącznie tak jakby pojawia się we FNAF 3. Istnieje mała szansa na to, że zastąpi on Boniego na rysunku przybitym do ściany na kamerze czwartej. Zobaczycie tam po prostu żółtego albo jak kto woli złotego cupcake'a. Jego model znajduje się również we Freddy Files i to jest po prostu ten sam cupcake z dwójki, tylko że nie różowy, a żółty. Powiedz o tym komukolwiek, a poderżnę ci gardło. Jest to kwestia dialogowa, którą mówi ten creepy clown we FPS-ie. Otóż kiedy wygrasz minigierkę z nim, istnieje mała szansa, że zamiast swojej tradycyjnej kwestii dialogowej, sok owocowy dla wszystkich, fruit punch for everyone, ten powie... Chore gówno. Anulowane z powodu przecieków. Mówiłem o tym w moim filmie sprzed miesiąca, w którym to analizowałem wszystkie teasery, jakie kiedykolwiek wyszły, które są powiązane z FNAF-em. I generalnie w momencie rolloutu przed FNAF-em Sister Location, na stronie Scotta po pojawieniu się przecieków w internecie odnośnie osób podkładających głos konkretnym animatronom oraz leaków nazw i imion tych animatronów, pojawił się napis skancelowane, anulowane z powodu przecieków. I początkowo sugerowało to, że FNAF Sister Location nie wyjdzie, że został anulowany. I pamiętam, że przynajmniej początkowo sam też wtedy się na to nabrałem. Jednakże po odświetleniu obrazka okazało się, że jest to po prostu część lore nowej gry. I mowa tutaj o sytuacji, kiedy siostrzana lokacja została zamknięta z powodu wycieków gazu w tym miejscu, aczkolwiek być może prawda była inna. Przekonamy się w fajnym filmie, który wyjdzie w lipcu. Logbook Chica. Jest to pewna forma Chiki, która wystąpiła w 8. tomie serii Fast Best Fright. Słodka Angel i posiadam ten tom. Generalnie Logbook Chica jest wersją Chiki, która znajdowała się właśnie w budynku Fast Best Fright. I z wyglądu może ci przypominać Chikę z FNAF 1 z endoszkieletem z FNAF 2 wewnątrz. Nie posiada prawie całej prawej ręki, obudowy w wielu częściach ciała oraz oczu i górnej części dzioba. Szczerze, design ten jest absolutnie świetny i szkoda, że nie było żadnego FNAF-a, w którym byłyby aż tak zniszczone animatrony. No ale kto wie, jako że powstaje Into the Pit, być może jeszcze taką Chikę będzie nam dane zobaczyć w grach.
Noc siódma we FNAF 3. FNAF 3 nie ma czegoś takiego jak de facto noc siódma, co wprawdzie nie przeszkadza temu, że w plikach gry znajduje się nieużyta grafika właśnie z nocą siódmą. Także tak, coś na wzór właśnie nocy siódmej, czytaj Custom Night, znajduje się w grze, jest to Aggressive Nightmare Mode. Bear of Revenge, Niedźwiedź Zemsty. Są to te dziwne, posrane anime segmenty z Ultimate Custom Nighta. Macie tam tak jakby dwójkę samurajów, czy tam innych ninjów, czyli Freddy'ego i Foxy'ego. Oni się nie lubią i dają jakiś ból dupy od drugiego, nie wiem, dziwne to było. W każdym razie pojawia się wiele teorii odnośnie tego, co właściwie to wszystko miało oznaczać i najpewniej przedstawia to relacje między Henrym a Williamem Aftonem. W dosyć mocno symboliczny sposób. Shadow Balloon Boy. Jest to fejkowa postać, której istnienie swego czasu było analizowane przez graczy FNAF'a dwójki. Mowa tutaj było o rzekomym istnieniu w grze Shadow Balloon Boya, czyli krócej mówiąc Balloon Boya z wyglądu niesamowicie podobnego do Shadow Boniego i Shadow Freddy'ego. Oczywiście był to tylko fake, aczkolwiek z racji na, no powiedzmy, że umiarkowanie, minimalnie wiarygodną grafikę, sporo ludzi się na to nabrało. Dodam tylko, że Shadow Balloon Boy miał występować tylko i wyłącznie w mobilnej wersji FNAF 2. Nie w Stingrayu. Błąd w wysokości Boniego i Chiki. Generalnie wszystkie animatrony w pierwszym FNAF-ie są tego samego wzrostu, aczkolwiek na jednej z kamer Chika wygląda na wyższą od Boniego, co jest oczywiście błędem, bo tak nie jest. Screws, Bolts and Hairpins. Jest to nazwa magazynu, który występuje w świecie FNAF-a. W Sister Location dowiadujemy się, że oferta pracy na stanowisku w tej placówce właśnie widniała w gazecie. Co więcej, tej gazecie. Co niektórzy zakładają, że może mieć to jakieś swoje specyficzne znaczenie, ale raczej go nie ma. Nightmare JJ. Jest to kolejna fejkowa postać z FNAF-a, tym razem z FNAF-a 4. Otóż w dodatku halloweenowym plusztrap został zastąpiony przez Nightmare Balloon Boya. A później w internecie pojawiły się wiadomości, iż czasem Balloon Boy może zmienić się w JJ. Nightmare JJ, aczkolwiek to był fake, Nightmare JJ nie istnieje. Kontrowersje z prawami autorskimi wokół gitary Boniego. Jak wiecie, pierwszy Boni, Toy Boni i inne Bonie mieli swoje gitary. Ich czerwone gitary miały bardzo charakterystyczny kształt i jak się okazuje, nie był on oryginalny. Był na maksa podobny do pewnej gitary od Gibsona, która również była bardzo popularna. Otóż jak się okazuje, Scott tak naprawdę nie miał do niej praw, więc Gibson chciało go pozwać. W związku z czym wygląd starych gitar Boniego oraz jego przyszłych gitar został zmieniony na taki, na co szczerze, ja nigdy nie zwróciłem uwagi. I dla mnie jest to mocno posrane, bo ta zmiana wydarzyła się już dawno temu. A ja dowiaduję się o tym dopiero w tym momencie. Blueprint Molten Freddy'ego. W FPS-ie w plikach gry znaleźć możemy Blueprint Molten Freddy'ego i z niego dowiadujemy się, że jest on w rzeczywistości połączeniem Funtime Freddy'ego, Funtime Foxy'ego i Balory. W blueprincie tym wspomniany jest również Remnant oraz paragraf czwarty. Imiona postaci były w rzeczywistości placeholderami. Generalnie Scott, tworząc pierwszego FNAF-a, miał zmienić imiona postaci, a Freddy, Chica, Bonnie, Foxy były tylko imionami wstępnymi, niemniej były na tyle spoko, że Scott je zostawił i w sumie dobrze zrobił. On tu był. He Was Here to nazwa pliku ze sprite'em Mangle w minigierki Save Them z FNAF-a 2. I oczywiście, że odnosi się to do Williama Aftona, który również występuje w tej minigrze. Po prostu wskazuje na to, że William Afton też tam był, nie wiem. Mangle jakoś go wyczuła, zobaczyła, cokolwiek. Maglownica, człowieku. Another FNAF fun game open source. Jest to nazwa gry stworzonej przez Fiznoma swego czasu. Tak, tego Fiznoma, który miał być odpowiedzialny za FNAFa Plus. Ale wiemy, jak dalej potoczyły się jego losy. Generalnie to jest dokładnie ta gra, której zawdzięcza on jakąkolwiek uwagę od Scotta. I najpewniej gdyby Open Source nigdy nie powstał, ten nie zostałby w pełni zaangażowany do fanwersu. Sam Open Source był po prostu lepszą, dokładniejszą, fajniejszą wersją FNAF'a 2. I dosłownie usprawniał, polepszał każdy pojedynczy aspekt oryginału i dla Scotta był po prostu zbyt dobry, przez co zlecił usunięcie Open Source'a z Game Jolta. Aczkolwiek i tak Fiznom nie musiał przez zbyt długi czas opłakiwać smutków spowodowanych usunięciem jego gry, gdyż Scott niedługo później zlecił mu stworzenie FNAF Plusa, którego... przez swoje zachowania już nie dokończył, bo został wywalony, zrejektowany z fanwersu. Człowieku, kiedy impostor jest sas. Sister Location MA. Jest to gra, którą Scott wypuścił na pewien czas przed dropnięciem Sister Location. Twierdząc, że gra jest trochę poważniejsza, musi nad nią trochę więcej popracować, aczkolwiek na Game Jolta puści pierwszą noc właśnie w postaci Sister Location MA. Niemniej był to kolejny troll z jego strony. Tak naprawdę była to jedna z jego poprzednich gier, która jednak była mocniej related do FNAF-a i ostatecznie pierwsza noc nie wyszła. Scott znowu strollował sporo osób. Zablurowane teksty w gazetach. Na początku FNAF-a 1, 2 i 3 oraz pod koniec
koniec tego ostatniego, zobaczyć możemy wycinki z lokalnej gazety, które tym razem po prostu wprowadzają nas w lore danej części. Niemniej poza tym centralnym kółeczkiem z ofertą pracy znajdują się też inne teksty, które są zablurowane. Niemniej nie skrywają one zbyt wielu interesujących faktów, bardziej są to albo ciekawostki pisane przez Scotta, albo żarty z jego strony. Szczerze, może trochę szkoda, bo mogło to mieć trochę większy potencjał na powiedzenie nam czegoś więcej, albo znowu namieszanie w fabule. Ukryte miniriny i BD-Babę. W Sister Location w kilku miejscach po prostu od tak zespałnić mogą się miniriny i BD-Babę. Chociażby w windzie, w popcornie, w mieszkaniu Majka, czy w kilku innych miejscach chociażby za szybą. Szczerze jest to ciekawy detal, niemniej jeżeli już spełnią się na chacie u Majka albo chociażby w popcornie, to czy nie oznacza to, że one jakoś uciekły z Sister Location i w sumie nic innego do tego nie nawiązuje? Nie wiem. Bardziej patrzyłbym na to jak na jakiegoś easter egga czy coś. Control Module z bety. Weselu w dodatkach jesteście w stanie odnaleźć beta wersję Control Module, czyli tego głównego pomieszczenia, które różni się dość nieznacznie chociażby kratami w wentach. Niewykorzystana klatka marionetki. W plikach gry w FNAF 3 jesteście w stanie odnaleźć taki obrazek przedstawiający marionetkę, którego nigdy nie widzimy w samej grze. Oczywiście w grze pojawia się jej fantomowa wersja, a nie wersja z FNAF 2, niemniej ten obrazek razem z kilkoma innymi, które widzieliśmy już w poprzedniej części, są możliwe do odnalezienia w plikach gry, nawet mimo faktu, że Puppet się tam nie pojawia w tej oryginalnej wersji. Czemu? Nie wiem. FNAF 2 miał ukazać się w 2015 roku. O tym również wspominałem w moim filmie o teaserach. Generalnie chociażby pierwszy teaser FNAF 2 zapowiadał grę na 2015 rok z wielkim ponownym otwarciem. Kilka innych rzeczy również nastawiało nas na premierę w 2015 roku, niemniej Scott ostatecznie wydropił grę w listopadzie 2014. Pluszowe wersje Bonbona i Yendo. Po wyjściu FNAF Sister Location mówiono o pluszowych wersjach Bonbona i Yendo, takich do zakupienia jako, wiecie, małych pluszowych pierdolców na szafkę. Oficjalnie wyszło tylko Bonnet, na necie gdzieś mówiono również o Bonbonie, niemniej to był fake i o Yendo również, ale Yendo nawet nie miał swojego zdjęcia, więc najpewniej nigdy nie istniał. FNAF w prawdziwym życiu. To odnosi się do tych serii obrazków, które najpewniej wszyscy widzieliśmy w pewnym momencie życia. Poczynając od tego najpopularniejszego, który rzeką przedstawia prawdziwą pizzerię Freddy'ego Fazbera, zlokalizowaną gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzie było The Bind of 87 i tak dalej. Wiecie o co chodzi? To był oczywisty fake i było to przerobione zdjęcie innej restauracji, znane jako, uwaga, Papa's Pizza Parlor. I tak, to jest dokładnie ten sam budynek, jednak zamieniono napis na nim na Freddy Fazbear's Pizza. To teraz sprawiło, że ludzie stwierdzili: o, lera, czy to Freddy Fazbear w prawdziwym życiu? Słyszałem rumorsy, że rzekomo w tej samej restauracji grasuje stary Backrooms, który porywa ludzi do Backroomsa, a w piwnicy chowa się Freddy Fazbear z twojego miasta, ten śmietnik cały. Było też kilka innych obrazków, jeden przedstawiał Foxy'ego, rzekomo prawdziwego Foxy'ego, Boniego, który w ogóle nie wygląda jak cokolwiek prawdziwego, nie wiem jak ludzie mogli się na to nabrać, marionetkę, to wyglądało jak taka małpka trochę w sumie, oraz, i to będzie najmocniejsze, Foxy'ego biegnącego przez korytarz albo przez backroomsy jakieś w sumie. To były mega dziwne czasy, stare, że bratki w to wierzyły, nie? Ale ja też w to wierzyłem swego czasu i chciałem tam pojechać, tylko nie wiem jak. Rymery to gościu, który jako pierwszy w internecie przebił 50-20. Zrobił to na streamie na Twitchu 8 lipca 2018 roku. No stary, chłop jest czadem i tyle. Anulowana atrakcja w Theme Park. Firma Sally Dark Ride swego czasu planowała zrobić atrakcję poświęconą FNAFowi, w której to przejeżdżałoby się przez kilka FNAFowych lokacji, takich jak basen z kulkami z Old Bonim, pudełko pełne pudełek po... co? Pokój pełen pudełek po pizzy ze Spring Trapem, Pirate Cove, biuro czy miejsce, gdzie pojawiała się czwórka oryginalnych animatronów. Miało być też jedno pomieszczenie z marionetką, generalnie coś świetnego, po prostu jedziesz sobie i masz postacie z FNAFa i różne lokacje poświęcone grze. Niemniej no zostało to anulowane, a wielka szkoda, bo uważam, że takie rzeczy mają ogrom potencjału. Ja osobiście uważam, że powinno wychodzić więcej tego typu atrakcji i bardzo szkoda, że jak już jakieś były, to albo zostały skancelowane, albo były w naprawdę małej ilości, bo uważam, że to ma naprawdę ogromny potencjał i byłoby potencjalnie naprawdę interesującym doświadczeniem dla jakiegoś fana serii czy coś. Wiecie, dom strachów z motywami FNAFa, przynajmniej tego starego. No to by było świetne, naprawdę chciałbym bardzo mocno zobaczyć coś takiego. Plakaty Springtrapa. To odnosi się do plakatu z FNAF 3, które niekiedy zmieniały się tak, aby przedstawiać właśnie Springtrapa, a nie coś innego. Pluszanki przejmują Manhattan. Jest to nazwa anulowanego skryptu do jakiegoś filmu FNAFowego, którego nazwa albo nawiązuje do Muppetów, albo do Piątku 13.8. Scott podzielił się tym swego czasu, dodatkowo dodał podpis, że trzeba spalić ten skrypt jak najprędzej.
Nie wiadomo, co się z tym stało, czy był to troll, czy nie, ale coś takiego faktycznie swego czasu istniało w internecie. Twisted Tales. W ten sposób nazywać miała się seria Fazbear's Fright, niemniej zmieniono nazwę właśnie na Fazbear's Fright, ponieważ Twisted Tales trochę za bardzo łączy się z tytułem The Twisted Ones, a nie były to jakkolwiek powiązane rzeczy. Otwór gębowy Balloon Boya. Generalnie we FNAF-ie 2 Balloon Boy ma coś dziwnego w mordzie. Jak spojrzycie na jego model, coś kryje się za jego zębami. Jakby ducha tam trzymał. Powstało z tego względu kilka teorii. Jedni twierdzili, że trzyma tam jakiemuś duszę dziecka, że jest opętany czy cokolwiek. Zresztą w FNAF-ie za tyle niedopracowany, że w kilku miejscach nic w tej mordzie nie ma, a w innych ma. O co chodzi nie wiadomo, ale co w tej mordzie było, stary? Odwrócone postacie to odnosi się chociażby do postaci Toyczyki, Rockstarczyki w ucenie, które po pierwszym wydaniu raz mogły być normalne, a raz mogły być odwrócone w odbiciu lustrzanym. Takie bez sensu trochę. Błąd z Black Ice Frostbearem. To odnosi się do FNAF AR, tam była ta dziwna postać lodowego Freddy'ego. Był jakiś problem ze skinem. Jakby FNAF AR nie istnieje, jakby... Interesuje kogokolwiek ta gra jeszcze, naprawdę? Niewykorzystana animacja Cupcake'a we FNAF Worldzie. Macie animację Cupcake'a, która jest w samej grze. Jest jedna, której nie ma, gdzie Cupcake rusza głową góra-dół i jej nie wykorzystano. Foxy miał być wilkiem lub bobrem. Dooko swego czasu przeprowadził wywiad ze Scottem, w którym to wyjawił, że tworząc postać Foxy'ego, rozważał, aby był on wilkiem, bobrem bądź lisem. Oczywiście pierwsze dwie opcje zostały odrzucone, pozostał lis, natomiast wilk później pojawił się w The Twisted Ones. O bubra również Scott użył, był se bober taki jeden. Mando Pony. To był gościu, który swego czasu dropił różne bangery z FNAF-a i robił na tym naprawdę ogromne wyświetlenia. Jakiś czas później wydał swój album z bangerami, które już nie są z FNAF-em powiązane, a w 2020 roku został oskarżony o nieodpowiednie relacje z nieletnimi i nieodpowiednie czyny wobec nich. W sprawie tej w grę wchodzą pewne screenshoty, które pokazują, że nie był on zbyt poukładanym człowiekiem i dodatkowo robił to wszystko, zdradzając swoją żonę. Mega słaba sprawa. Nieużyty Game Over Screen z FNAF Sister Location. W plikach gry obecny jest taki oto obrazek przedstawiający Baby na czerwono. Rzekomo miała być to część Game Over Screena, który ostatecznie w grze nie został wykorzystany. Phantom Shadow Freddy. Jest to imię nadane pewnej postaci, która może pojawić się we FNAF-ie 3 po lewej stronie twojego biura. I dosłownie jest to tak jakby model Golden Freddy'ego z dwójki, który siedzi pod dość dziwnym kątem. Przypomina mocno Shadow Freddy'ego, ale bardziej fantomowego i stąd właśnie wzięła się jego nazwa. Przeklinanie we FNAF World. Generalnie są dwa przypadki pojawienia się przekleństw we FNAF Worldzie. Najpierw tęcza nazywana z Dumbassem. W drugim przypadku JJ ma swoją linię dialogową, która jednak nie trafiła do gry, ale jest w plikach, gdzie mówi o kopaniu kogoś w dupsko, nie? Ale potem szybko reflektujesz, że nie powinno tak być, bo to gra dla dzieci. Uszczelnianie eventów. To odnosi się do niewykorzystanej rzeczy z FNAF 3, mianowicie grając w FNAF 3 możesz w cudzysłowie silować, uszczelnić eventy, po prostu zamykając je, żeby Springcraft nie przyszedł cię tam nie złoił w biurze. W każdym razie początkowo miało to działać nie poprzez klikanie na eventa, a poprzez klikanie na napis seal event. Ostatecznie trafiło to do gry. Oczy Molten Freddy'ego. Generalnie w FPS-ie często oczy Molten Freddy'ego mają różny kolor. Jęzor Nightmare Foxy'ego. Na teaserze oraz w menu gry Foxy ma długi język, ale w samej grze nie posiada go, albo przynajmniej nie wyciąga go z ryja czy coś. Po prostu kolejny koncept, który jakoś tak w tej ostatecznej wersji gry się nie znalazł. Leak the Fourth Closet. Czwarty schowek to trzecia część trylogii książek FNAF, która jeszcze przed swoją premierą została zlikowana na Amazonie, gdzie również zlikowane jest zakończenie, a Scott widząc to wkurzył się i wypuścił całą książkę wcześniej. Springtrap ma te same linie dialogowe co Nightmare. We FNAF AR, ktokolwiek to jeszcze pamięta, Springtrap miał swoje linie dialogowe, które albo były tymi samymi, albo sparafrazowanymi tekstami, które Nightmare bądź Nightmare Fredbear mieli w UCN-ie. Po pierwsze, albo lenistwo twórców, że po prostu przekleili dokładnie to samo, ale z innym aktorem głosowym. Ewentualnie pojawiła się z tego pewna teoria, że Nightmare oraz Nightmare Fredbear po prostu cytują Aftonowi jego teksty, które ten mówił dzieciom, kiedy je mordował. Jak wiemy, UCN to piekło Aftona, kropka. Nie kłóćcie się, że Michael tam siedzi, bo za co miałby tam siedzieć? Fungi we FNAF 4. W ambiencie FNAF 4 usłyszeć możecie taki dźwięk. Z
rzeczywistości jest to tak naprawdę nagranie Fungaia z pierwszej nocy FNAF-a 1, a usłyszeć to możecie po zrewersowaniu, czytaj puszczeniu od tyłu tego nagrania i zmienieniu tonacji, czytaj pitcha. Wówczas zabrzmi to w ten sposób. Warstwa 9. Freddy in Space 3. Jest to trzecia część Freddy in Space, wspomniana przez Scotta swego czasu na Steamie, jeszcze przed wyjściem Security Breacha, i w poście tym Scott wspominał o nadchodzących projektach, które chciałby zrealizować, i wspomniał Freddy in Space 3. Ale na ten moment takowa gra się nie ukazała. Trzy klauny. We FNAF-ie Help Wanted w pewnym pomieszczeniu jesteśmy w stanie odnaleźć trzy rysunki klaunów i po strzeleniu w nie nagle szata kolorów zmieni się na niebieski, granatowy, dość ciemny oraz pojawi się napis It's Me. I rzekomo jest to prawdziwa rzecz, mimo faktu, że niektórzy twierdzili, że jest to fake z racji na małą ilość materiału dowodowego w internecie. Fast facts. Są to ciekawostki obecne we FNAF AR. Część z nich jakoś buduje lore, na przykład mówiąc, że w 1993 roku najbardziej niebezpieczną profesją, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, był stróż nocny. Ciekawe dlaczego. Zbieg okoliczności wyjścia z FNAF-a z pewnym odcinkiem Wodogrzmotów Małych. 8 sierpnia 2014 roku wyszedł pierwszy FNAF, a 22 września 2014 roku odcinek Wodogrzmotów Małych, który był oparty o temat strasznych animatronów. Wszystko rozgrywało się właśnie w pizzerii, a złe były tutaj właśnie animatrony atakujące naszych bohaterów. Sam mówiłem o tym w jednym z moich filmów, w którym wyjaśniałem fabułę całych Wodogrzmotów Małych, możecie sobie zobaczyć. I niektórzy osądzili, że jest tu jedna wielka kopia, ale w rzeczywistości no wcale to kopią nie było. Ponieważ produkcja Wodogrzmotów w miejsce miała dużo, dużo wcześniej, jeszcze zanim pierwszy FNAF został wydany i zyskał jakąkolwiek popularność, i to po prostu bardzo śmieszny zbieg okoliczności. Presja na szybie. Jest to nieużyta linia dialogowa z FNAF Sister Location, która jednak jest dostępna w plikach gry, gdzie nakazane jest niezbliżanie się do szyb ze względu na presję na nich. Strzelam, że mogło to mieć jakiś związek z Balorą stojącą za szybą właśnie. Nie mam jak gdyby więcej pomysłów, w jakiej innej kwestii mogło to zostać wykorzystane i dlaczego miałoby zostać wycięte. Brown Boy. Jest to niewykorzystana postać z Snapworda, takiego gościa podobnego do Balloon Boya, który jest takim, nie wiem, złym Balloon Boyem, nie? Który, nie wiem, dręczył Balloon Boya swego czasu. Dosłownie wygląda coś takiego, nie? Teoria dla dorosłych. Pamiętacie tą tabelkę, którą pokazywałem wam w moim filmie o teaserach FNAF-a? To wokół tego powstała pewna teoria, głównie zapoczątkowana przez Kane'a Cartera, czyli tego gościa od Pop Goes, która może być największym chorym gównem, jeżeli chodzi o całego FNAF-a. Otóż według jego założeń siostrzana lokacja i wszystkie animatrony, które są tutaj dostępne, które mogą być albo zarezerwowane, albo dostępne, albo niedostępne, albo prywatne, tak naprawdę nie są rezerwowane na przyjęcie urodzinowe dla dzieci, a w celu rozładowania wewnętrznego napięcia przez simpy, które lubią robić różne nieodpowiednie rzeczy z robotami. Dosłownie, gościu założył, że Sister Location to miejsce, z którego animatrony są wypożyczane i na pewien czas przychodzą do domów różnych simpów, którzy następnie je, no wiecie, i to jest tak chora teoria, że naprawdę trzeba się nieźle postarać i być nieźle zrytym, żeby w ogóle wpaść na coś takiego, a trzeba być chyba jeszcze bardziej porytym, żeby wierzyć w to i robić z tego fanarty, które swego czasu wylały się po internecie, pokazując animatrony z Sister Location na swojej nocnej zmianie u jakiegoś simpa na chacie z tym samym simpem w konkretnych pozycjach. Przecież to jest tak chore, bardzo nie mogę. W ogóle cały ten temat spierdala pewnej części community FNAF-a, która po prostu absolutnie posrany, chory sposób seksualizuje konkretne postacie na fanartach albo na jakichś modelach 3D i tak dalej. To jest absolutny temat rzeka, totalnego chorego gówna. Naprawdę, nie kumam dwóch rzeczy. Kto to rysuje i kto to ogląda? W jakich celach ktoś to ogląda? Ale dobra, zaszliśmy trochę za daleko. Wróćmy do przyziemnych, normalnych tematów dla zdrowych umysłowo ludzi. Rise of Frank and Freddy. W ten sposób właśnie nazywać miało się DLC Curse of Dreadbear. Dreadbear to trochę taki Frank and Freddy, dosłownie z każdej strony, i tak miał się nazywać początkowo, niemniej zmieniono to. I chyba dobrze, bo Dreadbear brzmi trochę lepiej. 6666. Jest to teoria, według której jeżeli w pierwszym FNAF-ie ustawisz wszystkie cztery animatrony na 6 w Custom Night'cie, to odblokujesz kamerę w kuchni. Co? I gówno, stare, nie odblokowałeś. Mike zabił wszystkich.
To odnosi się do zwiastunów na FA2, kiedy na samym początku słyszymy piosenkę London Bridge, wtedy kiedy możemy zobaczyć rozwalonego Boniego na zapleczu. Jeżeli puścimy ją od tyłu i odpowiednio nastawimy swoje uszy, to usłyszymy Mike Kill All. Mike zabił wszystkich. I odnosiło się to najpewniej do Mike'a Schmidta, czy tutaj Mike'a Oftona, ale wiecie co, to jest przypadek, czysty przypadek. Uważam, że jeżeli coś takiego się tam znajduje, to pytania nie powinniśmy dawać Scottowi, a The Wiggles. Dlaczego w piosence dla dzieci znalazł się tego typu przekaz podprogowy? Tak się nie robi. Bacon Bunny. Jest to postać Boniego, która ma rzeką pojawiać się we FNAF Help Wanted w tym pierwszym poziomie z Funtime Foxym. Możecie podobno czasem zjumpscarować i w sumie to jest po prostu zwykły Bonnie, tylko z trochę innymi teksturami, że wyglądał inaczej. A czemu Beacon to dzieci o pojęcia, stary? Wolność, tutaj po angielsku Freedom. Wracając jeszcze do zwiastunów na FA2, pod koniec widzimy tam jumpscare Foxiego. I ludzie w momencie jeszcze zanim FNAF 2 wyszedł stwierdzili, że Foxy mówi Freedom, że Foxy skacząc, jumpscarując mówi wolność. Naprawdę. Niektórzy w to uwierzyli, ale to jest po prostu zwykły dźwięk jumpscara, który nie ma jakiegoś większego powiązania z wolnością, więc do kosza stary, totalnie. Problemy z clippingiem. W większości, albo nawet jak kto woli, bo na pewno idzie tam się tego dopatrzeć, we wszystkich modelach animatronów ze starych części, w nowych pewnie też się to znajdzie, znając Little Studios, zobaczyć można całkiem sporo niedoróbek, czytaj po prostu błędów graficznych. Na przykład na grafice promocyjnej pierwszego FNAF-a morda Freddy'ego klipuje się przez jego muchę. Idąc dalej na zwiastunie, ręka Freddy'ego klipuje się przez jego brzuch. We FNAF-ie 3 Springtrap klipuje się przez wentylację. A we FNAF-ie 4 na przykład Fredbear dosłownie klipuje się przez podłogę siedząc w szafie. Okładka Breaking Wheel. W 7 tomie serii Fazbear's Fright widzicie taką okładkę. Otóż została ona zmieniona, ponieważ wcześniejsza okładka wyglądała w ten sposób i rzekomo była zbyt brutalna, ale jak świetna. Macie tutaj postać okropnego animatrona, jego rękę, z której zwisa ludzka ręka innej postaci, nie chcę spoilować, czy inne części ciała tej postaci, jak na przykład głowa, czy druga dłoń. Naprawdę świetne, ale wywalono to, bo było chyba zbyt ciężkie. Chris. Chrisiem nazywano postać Bite Victima z FNAF 4. Ja akurat wolę mówić Iwan, ale jako, że po moim filmie z wieśniącej fabuły stwierdziłem, że to brzmi jakby FNAF 4 działo się co najmniej w Rosji. Od dzisiaj mówimy Evan Afton. Iwan idzie do kosza, stary. I tak swoją drogą z Iwanem Aftonem wiąże się pewna ciekawa sytuacja, ponieważ w październiku, kiedy byłem na premierze filmu FNAF, gadałem z takim ziomkiem przed seansem i on generalnie nie wiedział, że ja to ja, czytaj, że ja nagrałem ten film z wyjaśnieniem całej fabuły. I jak gadaliśmy o fabule FNAF-a, on mówił o Ewanie Aftonie jako Iwan Afton. I ja mam wrażenie, że przynajmniej w polskim internecie chyba tylko ja tak mówiłem, ewentualnie też parę osób, ale chyba ja najbardziej. I z naszej rozmowy wynikło tyle, że ja się go spytałem, czy on oglądał taki film, ten tutaj, i on powiedział, że go oglądał. Dopiero wtedy ogarnął, że ja za niego odpowiadam. Śmieszne, ale fajne to było, nie? Chica's Party World. Jest to nazwa lokacji restauracji poświęconej Chice, o której pierwszy raz dowiedzieliśmy się z teaseru w kodzie źródłowym jeszcze za czasów zapowiadania Sister Location. Niestety za bardzo nic więcej się nie dowiedzieliśmy, a szkoda, ale dalej mam nadzieję, że gdzieś w przyszłych grach coś o tym wspomną albo nawet nas tam zabiorą, nie wiem, Into the Pit liczę bardzo. Stare designy Foxiego i Boniego. Na czwartą rocznicę serii Scott wypuścił kilka rzeczy z making-offów FNAF-a. Między innymi widzimy tam wstępne modele Boniego i Foxiego, które trochę różnią się od tych zwyczajnych. Między innymi Foxy nie jest tak zniszczony, jak był w jedynce. ATM-y są to swego rodzaju automaty, których modele odnaleziono w plikach gry Help Wanted, ale no nie wiadomo do czego miały służyć, bo w grze się nie znalazły. Do końca wprawdzie nie wiadomo do czego ATM-y miały służyć w Help Wanted, niemniej pojawiły się one później w Security Breachu. I tyle, koniec ciekawostki, stary. Spalony Freddles. W plikach klątwy Dreadbera odnaleziono taki model spalonego Freddlesa i nie wiadomo do końca do czego miało służyć, bo w grze się nie znalazł. Teasery w obrazkach na kolejną rocznicę. Na trzecią rocznicę serii Scott opublikował kolejne obrazki z making-offów FNAF-ów. Między innymi widzimy tam robienie modelu Baby, gdzie znajdują się włosy Scrapped Baby, robienie modelu Springtrapa, gdzie znajduje się ręka Scraptrapa, czy robienie modelu Funtime Freddy'ego, gdzie znajduje się część Molten Freddy'ego. Mega sprytne, nie wiedziałem o tym wcześniej. Wczesny model Glitchtrapa. W plikach Help Wanted znajduje się wczesny model Glitchtrapa, który jednak jest tak naprawdę Springtrapem, tylko że wypranym z kolorów i ma jakieś takie dziwne sticze na ciele. Nie trafiło to oczywiście do ostatecznej wersji gry, aczkolwiek chyba wolę ten prawdziwy, ostateczny model Glitchtrapa. No, swoje wady nie jest idealne, ale jest spoko. Pizzeria. W ten sposób po pierwszym wydaniu pierwszego FNAF-a określono
pizzerię w gazecie na samym początku. Później oczywiście to zmieniono, aczkolwiek w najpierwszej wersji była to pizzaria przez A. Interesujący błąd, nie miałem o nim wcześniej pojęcia. Wzywanie Nightmare Foxiego. To odnosi się do rytuału z prawdziwego życia, mianowicie jeżeli wstaniesz o 3 w nocy, pójdziesz do łazienki, zapalisz świeczki, następnie napełnisz wannę albo nie wiem, wejdziesz pod prysznic albo do umywalki jak chcesz i przez 10 razy będziesz powtarzał słowa Nightmare Foxy, to wszystkie świeczki zgasną, następnie zapalą się wszystkie światła, a w lustrze pojawi się Nightmare Foxy, który wciągnie się do środka do backroomsów. Nie no, żartuję, nie róbcie tak. Generalnie w FNAF-ie 4, jeżeli odwrócisz się do łóżka i będziesz spamił latarką na łóżko przez 30 sekund, dostaniesz jumpscare Nightmare Foxy'ego bez względu na to, w jakim stanie był przed chwilą. I to naprawdę działa. Stópki Toy Freddy'ego. Swego czasu jakiś stópkarz zauważył, że jeżeli w UCN-ie Toy Freddy odejdzie od swojego stanowiska gamingowego, to zostawi przy nim swoje stopy. Mózg Nightmare'a. Nightmare w rzeczywistości nie jest w pełni czarny, a jest poniekąd przeźroczysty, przez co jeżeli jego model dasz pod światło, to zobaczysz jego mózg. Nadużycie fanowskich designów. Generalnie Scott wypuścił teaser do pierwszego Help Wanted, który nie był stworzony przez niego, a przez Steelwool, i tam wykorzystany został fanowski model Funtime Foxy'ego i fanowski model Spring Bonnie'ego. Scott nie miał o tym pojęcia, później miejsce miała drama w internecie, a Scott musiał przeprosić oraz już na oficjalnym arcie promującym Help Wanted model Funtime Foxy'ego został zmieniony z fanowskiego na prawdziwy, w sensie autorski. Spring Bonnie'ego w ogóle wyrzucili stamtąd i zastąpili go Nightmarion. Scott przeprosił i powiedział, że Steelwool nie miał pojęcia, że te designy nie są jego, jakby kurwa nie były podpisane. Nie wiem, stary, Scott, ja już w takiej sytuacji to bym sobie podziękował ze współpracy z nimi i bym robił dalsze części samemu. Byłyby lepsze od Security Breach'a, mówię ci. Żółwik we FNAF World. We FNAF Worldzie pojawia się żółwik, który wcześniej był w jednej z poprzednich gier Scotta. Tyle. Tylko, że znów nie jest on dostępny, tylko w plikach gry. Five Nights at Freddy's nieopowiedziana historia. The Untold Story to pierwszy tytuł książki The Silver Eyes. W momencie, kiedy Scott opublikował pierwszy teaser tejże książki na swojej stronie, to nie było tytułu The Silver Eyes. Zamiast tego było The Untold Story. Insanity Ending dnia pierwszego. W FPS-ie macie wiele zakończeń, jednym z nich jest właśnie Insanity Ending, kiedy tracisz sanity, jesteś szalony, oszalałeś. Jest to dosłownie jeden z endingów w grze, który rzekomo można dostać już pierwszego dnia, co nie wydawało się możliwe. Glitch z jumpscarem Phantom Foxy'ego. Jeżeli we FNAF-ie 3 zostaniesz zjumpscarowany przez Phantom Balloon Boya, kiedy Phantom Foxy jest obecny w swoim biurze, to ten zamrozi się w powietrzu i cię nie zjumpscaruje, przynajmniej przez pewien czas. W pewnym stopniu możliwe jest przejście nocy w takim stanie, no niemniej nie do końca. Jest to po prostu bardzo rzadkie, aczkolwiek jest to jeden z bardziej znanych glitchy w samym FNAF-ie. VIP we FNAF-ie AR. To odnosi się do pewnie jakiegoś płatnego gówna we FNAF-ie AR, że wiecie, masz lepszą plakietkę czy animatrona, człowieku, nie wiem, telefon ci lepiej świeci za 5 dolków miesięcznie. Dobrze, że to nie trafiło ostatecznie do gry, bo to jest bez sensu. Egzotyczna margaryna. Początkowo egzotyczne masła z SLA nazywały się egzotycznymi margarynami. Ostatecznie wielki ludzik z Delmy sprawił, że stał się masłem. The Purple Guy w Deltarun. Jeżeli ktokolwiek to jeszcze pamięta, bo to było mega dawno temu, swego czasu dość popularny był Undertale, człowieku. I mam wrażenie, że aktualnie ta gra jest dość ostro zapomniana. Sam nigdy w tym nie siedziałem, jakby nie lubiłem swego czasu tych wszystkich RPG-ów pikselowych. W każdym razie Undertale swego czasu był człowieku gigantyczny, nie? Jakby ogrom fanów tego był człowieku. I powstała jeszcze druga gra, Deltarun, i Deltarune to było coś podobnego. I w Deltarune właśnie znajduje się nawiązanie do Purple Guy'a. Najpierw z drobnej policjantką dowiadujemy się o takowej postaci, później idąc dalej jesteśmy w stanie odnaleźć Isis Pizza, czyli dosyć znajomą restaurację z animatronami wewnątrz. I obok niej stoi ziomek, jakiś fioletowy dinozaur z maską Icy'ego na sobie, czyli tego tutejszego Freddy'ego. I kiedy pogadasz z NPC-tem stojącym obok tej placówki, on nazwie dinozaura Purple Guy'em, zdziwi się, że przecież on w ogóle tu nie pracuje. I powie ci, że jeżeli on tu jest, to powinieneś, no właśnie nie dokończył, ale najpewniej uciekać. To jest nawiązanie do FNAF-a, człowieku, jak w mordę strzelił. Niezły ten Deltarune, człowieku, niezły. Płaczący cupcake. We FNAF-ie 3 w minigierce z Chico jesteśmy w stanie wejść do pewnego pomieszczenia, gdzie znajdują się płaczące cupcake'i, a jeden z nich nas goni. Czy to ma znaczenie? Pewnie nie. Jest fajne, pewnie tak. Dreadbear na korytarzu. W zapowiedziach Curse of Dreadbear, Dreadbear pojawia się na korytarzu, ale w samej grze się tam nie pojawia. Powstanie krzyku z FNAF-a 1. Generalnie krzyk animatronów podczas jumpscare'a to tak naprawdę ostro zmodulowany krzyk pochodzący z brytyjskiego filmu z 1981 roku o nazwie Inseminiod. Z tego, co się dowiedziałem,
kobieta rodzi kosmitę czy coś? I wówczas krzyczy i ten właśnie krzyk został później ostro zmodulowany przez Scotta, tak aby brzmiał jak krzyk animatrona. To jest trochę posrane, że tego typu dźwięk wydała normalna osoba, nie? Nie wiem, stary, jeżeli umiesz wydać taki dźwięk... Jesteś ostrym szefem, stary. Zniszczone pluszanki. Są to konkretne modele zniszczonych pluszowych wersji postaci z Knuffa Help Wanted, które odnaleziono w plikach gry, które jednak nigdy nie pojawiły się w wersji ostatecznej. Wiem, że się powtarzam i mówiłem to już sporo razy, ale cel ich wykorzystania jest nieznany. Zwisająca Mangle. Pośród teaserów, które zapowiadają FNAF World'a, był ten jeden szczególny, który przedstawiał Mangle wiszącą na linie, z podpisem sugerującym, że to wszystko to niby jest nasza wina. Niedługo później pojawił się jeszcze podobny teaser z Balloon Boyem, aczkolwiek nie wiadomo po dziś dzień, co miał to oznaczać, co miał nam sugerować, jakie było tego prawdziwe znaczenie w grze. Raczej pozostaje to tajemnicą do dziś. Prototypy pluszanek. Swego czasu w internecie pojawiły się prototypy pluszanek od Funko, dokładniej postaci z FNAF Star Location, które wyglądały spoko. I w sumie nigdy nie zostały nigdzie wykorzystane, a szkoda. Poszukiwanie gliczy. Dodanie się do konkretnych, dosyć dziwnych, zgliczowanych poziomów, które miały trafić do Curse of Dreadwear, ale nie trafiły. Wyglądało to ciekawie, ale imo to nie było zbyt potrzebne, więc dobrze, że to nie trafiło. Numery w mordzie Wifer's Cheeky. Ludzie swego czasu teoretyzowali, że Wifer's Cheeky gdzieś głęboko w swojej mordzie posiada ósemkę. Ewentualnie szóstkę, lecz nikt nie miał pojęcia, do czego to może się w ogóle odnosić. Scott słucha się Markiplayera. Ludzie zwracają uwagę na fakt, że Markiplier, grając w gry na swoich odcinkach, często mówił pewne FNAFowe rzeczy, które później stawały się faktami w grach w kolejnych odsłonach. Chociażby nazwanie przez niego Boniego Bonbonem w pierwszej części łączy się z postacią Bonbona Sister Location. To miało miejsce niemal 2 lata później. Sam jako pierwszy ponadto używał sformułowań Golden Freddy czy Purple Guy jeszcze zanim te postacie się tak nazywały, a później rzeczywiście Scott nazwał je w ten sposób. Stwierdził też wcześniej, że fajnie byłoby zagrać we FNAF 1 na VR-ze w Oculus Rift'cie. Wiadomo, co się stało później. Grając ze FNAF 2, wspomniał, że nie chce obudzić dziecka. Baby. Coś wam to mówi? A ciągnąc to jeszcze dalej, o Baby wspomniał grając w minigrę z FNAF 3, gdzie pojawia się marionetka. A później, kiedy wychodziły teasery do FNAF 4 w Halloween edycji, w nazwie teasera z Nightmarion znajdowało się słowo Baby. Nie wiem, jakie jest połączenie między nimi, ale to jest ostro posrane. Jumpscare Balloon Boya w Trick and Treat. Generalnie we FNAF Help Wanted macie grę z Balloon Boyem, gdzie jest jumpscare Nightmare Balloon Boya i ludzie się zastanawiają, dlaczego to jest Nightmare Balloon Boya, a nie zwykły Balloon Boy. Jakby to cokolwiek zmieniało, stary. Używanie maski i latarki w tym samym czasie. W jednym z teaserów do FNAF 2 bohater używa i maski, i latarki w tym samym czasie, co oczywiście nie jest możliwe w grze. Byłoby to trochę zbyt OP moim zdaniem i gra byłaby dużo łatwiejsza w taki sposób. Easter egg z numerami. Easter location, kiedy trafimy do miejsca, w którym znajduje się Balora i przytrzymamy 0, to zobaczymy to numery. Easter egg ten odnaleziono całe 5 lat po wydaniu Easter location i po dziś dzień nie wiadomo, co właściwie miało to znaczyć, ale najpewniej jest to jakaś niedoróbka Scotta, przynajmniej moim zdaniem. Golden Freddy w nocy drugiej. W naprawdę bardzo rzadkich sytuacjach Golden Freddy może pojawić się we FNAF 2 podczas drugiej nocy. Ale jak mówiłem, szansa na to jest naprawdę minimalna. Niemożliwy good ending we FNAF 3 na Nintendo Switch. We FNAF 3 na Nintendo Switch niemożliwe było swego czasu przejście minigierki ze Spring Bonnie i Spring Freddy'm, co rzecz jasna było obowiązkowe do otrzymania good endingu w grze, niemniej najpewniej później zostało to spatchowane i naprawione. Szalenina w Aurorze w 1993 roku. To jest dosyć znana sprawa, którą ludzie bardzo często łączyli z powstaniem pierwszego FNAF-a. W 1993 roku w restauracji Chuck E. Cheese, dokładnie w Aurora, 19-letni Nathan Dunlap, który jakiś czas wcześniej został zwolniony z roboty w tym miejscu, przyszedł tam i zastrzelił 4 osoby. Postrzelił jeszcze 1 osobę, ale ona przeżyła atak. Wszystko miejsce miało 14 grudnia 1993 roku i było naprawdę makabryczną sytuacją, która przeszła do historii jako jedna z najgorszych i największych tragedii w takich miejscach. Ludzie dość często zwracają uwagę na podobieństwo tej historii z historią FNAF 1. I była to jedna z pierwszych i głównych teorii co do fabuły pierwszej części. Sam swoją drogą niemal 3 lata temu przedstawiłem to w oddzielnym filmie, więc jeżeli jesteście ciekawi, wpadnijcie koniecznie na tamten film, bo macie tam tak naprawdę wszystko. 1578. Od czasu do czasu we FNAF-ie Sister Location jesteś w stanie usłyszeć Baby, która wypowiada słowa, albo... kurwa, cyfry 1578. Nie wiadomo, co to ma oznaczać, jak łączy się z czymkolwiek innym w serii, do tej pory pozostaje to niewyjaśnione, chociaż ludzie twierdzą, że ma tu jakiś związek z... tym, że jest ona robotem i jakieś rzeczy kalibracyjne i tak dalej. Pomarańczowy Springtrap w Mr. Mini. W 2016 roku wyszła linia małych figurek z FNAF-a od Mr. Mini, gdzie Springtrap był pomarańczowy. Naprawdę. Pomarańczowy Springtrap, człowieku. Jak gdyby tu się pojawia
wiele, wiele pytań. Ja mam kilka. Jak? Kto? Dlaczego? I kto to zatwierdził? Oraz przede wszystkim, kto to kupił. Niemniej, myślę, że teraz w resellu może to chodzić po całkiem sporo hajsu. Prawie, że go później zmieniono, to i Springtrap już był tym właściwym Springtrapem. Jason. Postać creepy edgy dziecka w WCN-ie, które miało przedstawiać Cassidy, to w rzeczywistości mocno zdystortowane, przerobione zdjęcie syna Scotta Jasona. Szczerze, jest to mocno posrane, stary. Drugi trailer z Sister Location. Kiedy dropnął pierwszy trailer do Sister Location, był on podpisany Trailer 1, pierwszy, a drugi nigdy się nie pojawił. Oczywiście, że były plany, żeby drugi trailer wyszedł, ale ostatecznie nie wyszedł i nie wiadomo nawet, czy istnieje. Jeśli tak, byłoby to świetne, żeby go zobaczyć. Myślę, że jest to świetne lost media, tak szczerze. Niemiecki Funtime Freddy. Początkowo Funtime Freddy miał mówić z niemieckim akcentem. W trakcie streamu na GT Live gościu, który podkłada głos Funtime Freddy'emu, podzielił się kilkoma niemieckimi voice linesami i są przerażające. Glad to see you back again! Come close! Zaginiony trailer FNAF 1. Na kanale Scotta dostępny jest pierwszy trailer FNAF 1, ale podobno było jeszcze coś przed nim, był jeszcze inny. Sugeruje to m.in. komentarz gościa z kanału Wallmeet, który zauważył, że Scott zmienił oczy animatronów od ostatniego filmu. Nie ma ostatniego filmu. Kilka innych osób też stwierdziło, że widziało poprzedni trailer pierwszego FNAF-a, który został zdjęty z Scotta z niewiadomych powodów i nigdy później nie mogliśmy go zobaczyć. Podobno owe oczy odnosiły się do endoszkieletu, dużo straszniejszej wersji endoszkieletu, która właśnie miała wystąpić w tym trailerze i miała mieć bardzo niepokojące czerwone oczy. Swego czasu ktoś, używając Wayback Machine, zauważył, że na koncie Google Plus Scotta znajdują się trzy filmy, które są niedostępne i wszystkie w jakiś sposób odnoszą się do pierwszego FNAF-a. Jest to Five Nights, gameplay z pierwszego FNAF-a i Five Nights at Freddy's. Który z nich musiał być właśnie trailerem, o którym mowa? Prawdopodobnie. Nieużyta sekcja w Happy's Day. To może być tylko zwykła plotka, ponieważ w internecie dość często mówi się o nieużytej sekcji Happy's Day'a, która nie jest nigdzie dostępna. Sam przeszukałem internet, nigdzie nie ma jakiegokolwiek zapisu po tym. Dosłownie nie ma niczego, więc nie mam pojęcia, skąd w ogóle się to wzięło. Na YouTubie znajduje się coś takiego, co może mu przedstawiać tą nieużytą część, ale ile w tym prawdy, to nie mam pojęcia. Raczej to nie to. Bardziej wygląda mi to na wersję minigier z mobilnej wersji w FNAF 3. Lodowa jaskinia. Jest to nieużyta ścieżka dźwiękowa, która podobno miała zostać użyta do pewnej większej lokacji, która została niewykorzystana we FNAF World. Została tylko nazwa i sama ścieżka dźwiękowa. Znikające oczy Chiki. W pierwszym FNAF-ie, w momencie kiedy Bonnie znika ze sceny, znika też prawe oko Chiki. To również może łączyć się z FNAF-em 2, gdzie Toy Chica również gubiła oczy schodząc ze sceny, a co więcej, gubiła swój dziób. Nie wiem, być może Scott miał jakiś pomysł na to czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia. I oto cały iceberg Five Nights at Freddy's. I to by było na tyle, przynajmniej w tym momencie, ponieważ to jest koniec pierwszego tego mega długiego iceberga Five Nights at Freddy's. Niemniej to jeszcze nie koniec z icebergami, ponieważ jakoś na dniach, może w weekend, a może w poniedziałek, na kanale pojawi się jeszcze jeden film, który będzie składał się z tego iceberga połączonego w całość, która będzie trwała około... chyba tam wychodzi godzina 40, godzina 50 oraz dodatkowo będziecie tam mieć jeszcze jeden iceberg w tym filmie, który będzie trwał pół godziny, który będzie tylko i wyłącznie icebergiem FNAF 1. To będzie omówienie dokładnie tego iceberga z TikToka, pod którym część z was oznaczała mnie jakieś dobre kilka tygodni temu i to właśnie dzięki wam głównie powstaje ten materiał, bo gdyby nie te oznaczenia, to pewnie jakoś nie zabrałbym się za zrobienie iceberga FNAF-a, więc dziękuję. Jeżeli macie jakieś swoje pomysły na następne odcinki oraz na to, czym miałbym się zająć w kolejnych filmach, to napiszcie mi o tym w komentarzach na dole, ewentualnie oznaczajcie mnie na Instagramie, czy na TikToku, czy na YouTubie pod jakimiś rzeczami, które chcielibyście, żebym omówił. Patrzę tam, nie zawsze odpisuję, ale staram się patrzeć na to, co tam mi podsyłacie i gdzie mnie oznaczacie. A skoro już jesteśmy w tym momencie, bo jest stary czerwiec, skończyliście szkołę, przynajmniej duża część z was, więc z mojej strony miłych wakacji wam wszystkim, udanych, odpocznijcie od szkółki, nie bawcie się w szkołę czy coś, ale moje filmy za to możecie oglądać, będzie się ich pojawiać całkiem sporo w wakacje i będą naprawdę...